Cześć, witam Was serdecznie w trzecim filmie z projektu Trifox. Budowa roweru Full XC na bazie ramy Trifox MFM 100. Zrobiliśmy krok do przodu. Co prawda dampera, jak widzicie, nadal nie ma, ale damper jest już w drodze. I kilka moich spostrzeżeń o tym etapie budowy tego roweru specjalnie dla Was. Czekajcie, cofnę sobie jeszcze trochę, żebym się zmieścił w kadrze, chociaż nie jestem zbytnio wysoki, ale no, dobrze by było wystąpić w nim razem z głową. Nie zawsze tak się udaje. Ok. Tu na boku bawią się moje psy, dwa. One są w rolach głównych praktycznie w każdym filmie, mają udział w tym kanale. Bruno i Didi. Bruno właśnie obraca wiaderko, uwielbia takie zajęcia. Ma wielką japę, jest owczarkiem niemieckim dużym i lubi się takimi rzeczami zajmować, ale przynajmniej nie szczeka, to już jest coś. Dobra, do rzeczy, moi drodzy. Co tu się wydarzyło od czasu ostatniego filmu, kiedy prosiłem Was o pomoc? Fajnie, wskazaliście mi parę miejsc, gdzie te amortyzatory, gdzie te dampery były. To nie mój pies, to Rottweiler mojego brata Maćka. Tobi, wspaniały pies. A to Didi. No cóż, trochę szczekają, ale ja no nie chcę ich zamykać, nie wiem, jeździć gdzieś na drugi koniec powiatu, żeby nagrać film, także no przepraszam za te niedogodności, ale postaram się dokończyć ten materiał w takich okolicznościach. Okej, wracając do rzeczy. Podaliście mi parę miejsc, gdzie te widelce, gdzie te amortyzatory, dampery były, ale już ich tam nie ma. Tutaj można było założyć tak naprawdę dwa amortyzatory, dążąc do skoku w okolicach 100 mm, czyli amortyzator w standardzie Trunion 165x40 i amortyzator standardowy z dwoma normalnymi mocowaniami 165x38. Ja finalnie po poczytaniu i po zorientowaniu się, jak to wszystko jest budowane i jakie są zasady montażu tych amortyzatorów, poszedłem trochę trudniejszą drogą, bo to co Trifox dostarcza, to jest montowanie pod standard, a ja wybrałem jednak Trunion. Czyli będziemy dwoma śrubami skręcali ten damper na dole, czyli tutaj, a tu będzie normalna tuleja. Cała sprawa z Foxem była jakby głównym tematem było to, żeby damper miał trzy pozycje blokady manetki, położenia manetki, podobnie jak widelec, przepraszam. Trzy pozycje położenia manetki, tak jak tutaj widzicie, czyli pełna blokada, trail i descent. Także trzy takie pozycje położenia manetki dają jakiś tam sensowny wybór. Ja chcę to wszystko mieć spięte jedną manetką docelowo w ostatecznym etapie budowy tego roweru i tutaj po prostu trzeba będzie doprowadzić linkę. Damper już kupiłem, udało mi się kupić w bardzo dobrej cenie Foxa Factory, czyli najwyższy model Foxa w bardzo okazyjnych pieniądzach. Jeszcze zobaczymy, czy to przyjdzie, bo to jest kupione na eBayu, ale myślę, że nie powinno być jakichś problemów. Czy zobaczymy, życie pokaże. I chciałbym w polskiej firmie, która zajmuje się serwisem Foxa, wymienić po prostu sterowanie manualne na sterowanie linką. Koszta są bardzo duże, naprawdę bardzo duże. Ale niestety takiego dampera, żeby był na trzy pozycje i sterowanie linką, nigdzie w Europie nie ma. Przynajmniej Google go nie wyszukuje. Ja nie mówię, że go nie ma, pewnie gdzieś jest. Ludzie go mają w rowerze na przykład, ale ja go znaleźć nie mogłem. Ok, także to zostało już zakupione. Zostały nam teraz do zamówienia śruby. Będziemy tam dzisiaj wieczorkiem się może do tego przymierzać, żeby te śruby były oryginalne do tego mocowania, do tej ramy. I cóż, w momencie jak będą te dwie rzeczy, czyli śruby, przerobiony już damper na linkę i manetka, no bo to jest komplet wtedy do wszystkiego, no to jest już koniec budowy tego roweru. To można wsiadać i jeździć. Można też to zrobić szybciej, nie przerabiać tego dampera, włożyć go w manualnym sterowaniu i sobie po prostu pojeździć. Ale nie wiem, czy to ma sens. Ja mam rowery w domu, także mam na czym jeździć. I chyba chciałbym jednak, zresztą jeszcze zobaczę, bo to różnie bywa, to może być jakaś szybka decyzja i w tą albo w tamtą. Natomiast będę chciał finalnie doprowadzić do takiego stanu, żeby mieć tą manetkę z trzema pozycjami Foxa na dwa, po prostu na dwa amortyzatory, no i mieć maszynę dobrą do zabawy. No i tak ta historia do tej pory się rozwija. Cóż, tracking paczek eBaya jest po prostu tragiczny.
Ja w ogóle nie mam przekonania, że to działa. To jest po prostu coś tam się pojawia na początku i cześć. Nie ma nic, żadnych update'ów. A przecież ta paczka idzie z Europy do Europy. To dużo dokładniejsze było trakowanie paczki z Chin. Czy tam kiedyś jak kupowałem rzeczy ze Stanów, to też fajnie działało. Po prostu zawisło w momencie transferu, a później się tu szybko w Europie uruchomiło i szybko doleciało do Polski. I na razie tyle. W międzyczasie po prostu muszę się zastanowić, czy chcę już teraz wydawać pieniądze na przeróbkę tego dampera. Jeżeli tak, no to zrobię to po prostu i będę miał kompletną maszynę do konkretnej zabawy. Mam już chętnych do objeżdżenia tego roweru. Tutaj lokalnie chłopaki się podejmą tej próby. No i jak on to zniesie, to już wszystko zniesie. Także no myślę, że powinna być to fajna zabawa. Naprawdę lekki rower ma szansę wyjść tutaj w wyniku tej budowy, no bo z czego ma być ciężki, skoro tu wszystkie komponenty są raczej, może nie są to jakieś najdroższe komponenty, nie jest to jakaś sztyca, nie wiem, tam nie wiadomo jaka, czy tam kierownica bardzo, bardzo droga, ale to jednak jest karbon i to jednak waży mniej niż jakieś aluminiowe odpowiedniki. Natomiast no, koła ważą tam 1540 gram. Widelec Foxa nie jest ciężki, to są dosyć lekkie widelce. Osprzęt Shimano jest cięższy od porównywalnych grup SRAMa minimalnie, ale naprawdę mnie to nie interesuje. Ja mam już doświadczenia za sobą ze SRAMem i raczej jestem zwolennikiem osprzętu Shimano. Może jest mniej tam, że tak powiem, mniejszym kosztem produkowany, bo to trochę widać w niektórych aspektach, na przykład w kasecie, ale koszta utrzymania Shimano są bez porównania mniejsze i po prostu no mnie to przekonuje. Dla mnie Shimano spełnia moje wymogi. Ja w swojej drodze przez kolarstwo przeszedłem przez absolutnie wszystkich producentów. Jeśli chodzi o MTB, to miałem SRAMa jeszcze na Grillonie, z Grillonu wykonywanego na początku lat 2000, grupę X7. Później miałem X09, gdzie była to tak naprawdę, były to manetki i tylna przerzutka. Później X010, dwa blaty z przodu, 10 koronek z tyłu. I no naprawdę mam przegląd tego. I później miałem XX1 jeszcze, sorry, w jeszcze jednym rowerze MTB w Bulsie. Grupę i to są na pewno fajnie działające grupy, jeśli o to chodzi, nie mam pytań. Natomiast koszt ich utrzymania, serwisu, wymiany kaset i trwałość tych grup, jakby precyzja zmiany policzona w czasie, powiedzmy po 5000 km, po 10000, no nie do końca mnie przekonują. Ja rozumiem, nie mam nic przeciwko osobom, które używają SRAMa i bardzo go lubią. Szanuję to, ale ja wybieram Shimano, bo bardziej ono mi po prostu pasuje. Mniej mnie, że tak powiem, stresują te wszystkie wymiany później i kosztowo obciążają mnie również mniej. Mogę sobie zawsze zamiast XTR-a wrzucić XTK, będzie to samo działanie. Tak naprawdę w SLX-ie też niewiele się to będzie różnić, a pieniądze są bardzo już wtedy akceptowalne. Także takie jakby stoją historie za wyborem osprzętu mojego. Tak jak mówię, mam własne przemyślenia, jeździłem na tych wszystkich rowerach, osobiście to wszystko kupowałem, ponosiłem koszty i wiem, czego chcę. Także jest tutaj Shimano nieprzypadkowo, że tak powiem. Okej, okay, ale pamiętajcie też o jednym, że napęd w MTB, okej, okay, on jest ważniejszy niż w szosie. Tak jest moje osobiste zdanie. Jest ważniejszy, bo jest podany na większe obciążenia. Natomiast w dalszym ciągu uważam, że jest to najmniej ważna część roweru. Najważniejsza jest na pewno rama, na drugim miejscu dla mnie są koła, na trzecim jest amortyzacja, na czwartym napęd. I tak to sobie układam, tak do tego podchodzę i mam na ten temat takie właśnie przemyślenie. A co wy o tym temacie sądzicie? Co dla was jest najważniejsze? Na co patrzycie, jak podchodzicie do czyjegoś roweru? Co was tak bardzo ciekawi? Rama, a może tylna przerzutka? A może koła, a może amortyzator? Dajcie znać, co o tym myślicie, bo to są różne podejścia. Tak naprawdę wielu osób przychodzących do górala jakiegoś, pierwsze co, jaka jest tylna przerzutka, nie? Czy to jest słuszne podejście? Nie wiem, nie oceniam. Ale ja jakby na to mniej patrzę, dla mnie rama zawsze była podstawą. Dobra, tyle jeśli chodzi o Trifoxa na dzisiaj. Jeżeli interesuje was coś z firmy Trifox, na dole tego filmu i każdego innego z tej serii jest link afiliacyjny. Ja z tego mam mały procent.
jeżeli byście coś kupili, natomiast z tego projektu nie mam nic. To jest, ja za tą Trifox nie płaci, nie mówi mi co mam na ten temat sądzić i mówić, po prostu dali ramę do poskładania.